Dobra, to właśnie pakujemy się, prawie cały zespół przy nas i za chwileczkę ruszamy w dalszą trasę do Chorwacji na wyspę Wis. Właśnie wchodzimy do pałacu w Splicie, idziemy ze ptakiem. Po lewej stronie zasymulowane są łódki, dość luksusowe, które można wynająć. Po prawej stronie zaczyna się pałac, lokalne knajpy i tam gdzieś będziemy sobie szukać miejsca. Tak właśnie wygląda makieta pałacu, odlana z brązu, która znajduje się na wejściu do pałacu, na samym początku deptaku. Proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna budowla. Zaraz wejdziemy do środka i zobaczymy, co jest w środku. Bartek, jak ci się podoba? Scena? Oto jesteśmy w pałacu. Właśnie wchodzimy do uliczek. Idziemy pozwiedzać. Mamy jeszcze na tyle czasu do wypłynięcia prądu, że spokojnie możemy parę godzin poświęcić na zwiedzanie pałacu. Co kupujemy na obiad, Justyna? Kalmara? Tak wygląda park, na którym można kupić praktycznie wszystko, jeśli chodzi o obiad. Od ryb, po krewetki, kalmary, wszystko czego duże zabrali. Andrzej, uśmiechnij się.
Pokaż piwo, co kupiłeś. Cześć, no to jesteśmy w bazie Nautica na wyspie Pis. Oprowadzę Was po bazie, zobaczycie jak wygląda całe zaplecze, gdzie co jest. Tutaj znajdujemy się, tutaj jesteśmy w ciężarkowni. Tak wygląda ciężarkownia, nie muszę się przyznać. Co jeszcze jest tutaj? To przeprowadzenie briefingu. Na lewo jest koszykarnia tak zwana, czyli miejsce do przechowywania sprzętu. I idziemy dalej na zewnątrz. Znajdują się wieszaki, na których jest sprzęt. Podlinkowanie oczywiście, kawałek dalej. Wchodzimy właśnie do biura, gdzie znajduje się całe zaplecze techniczne, w sensie biuro. Są skadoładowane sprzęty. Tu znajduje się ciastkarnia, czyli każdy może sobie zrobić kawkę, herbatkę, zjeść ciastko. Na ścianie mamy mapę wyspy Wis z zaznaczonymi miejscami do nurkowania. Stanowisko do ładowania akumulatorów, sprzętu foto czy sprzętu komputerowego. Na ścianie widzimy zdjęcia Piotra Stusia. I tak jak mówiłem, miejsce biurowe. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Wychodzimy z biura, idziemy w lewo. Jeśli ktoś chce poodpoczywać po nurkowaniu, ma możliwość, tak jak Bartek, właśnie pobujania się w hamaku. Jak? Wszystko w porządku? Super. No to idziemy dalej. Zenon zaczyna montować sprzęt. Jak, Zenek, wszystko w porządku? Super. Jak warunki? Jak warunki? Super. Dalej, jak widzicie po lewej stronie, kolejne wieszaki. Tym razem tutaj suszymy sprzęt, kamizelki, buty. I idziemy do dalszej części, gdzie już na nas czekają nasi kursanci. Jak, wszystko w porządku? Chcecie nurkować? Nie. Przygotowani? Nie. A tak jednogłośnie, nie. Dobra. Wchodzimy do drugiej koszykarni. W drugiej koszykarni znajduje się nasz sprzęt. Zobaczycie, wszystko ładnie koszykowane, przygotowane na nurkowanie. O! Andrzej Chwalczyk, znajome nazwisko.
Dobra, no to co? To trzeba szykować się do nurkowania. To idziemy. I jak samopoczucie? Cudownie. Wyspani? Co? Wyspani, wypoczęci. Adela, jak ci się podoba? Fajnie. Wyspana? Idziemy dalej. Zenek już cały poskręcany. No. Mogę mi trochę przyszedł wcześniej, nie? Grzegorz, jak wszystko w porządku? Cudownie. Widzę, że Adam, nie Adam, tylko Łukasz do nas dołączył. Łukasz, wszystko okej? Okay? Jak zdrówko? Czemu w okularach chodzisz? Bo myślałem, że z powodu innego powodu. Nie ma innych powodów. Dobra. Proszę zobaczyć. Młodzież nurkowa skręca sprzęt. Andrzej, jak wszystko w porządku? Co będziesz robić? Powiedz. No to świetnie. Bardzo fajna koszulka. Woda? Zawodowa. Ja chcę sobie powiedzieć do kamery? To no, bo jestem sportem. Czemu? Ciężko się ubiera. Kole kolarstwo. Krótkie spodenki. Co tam? Fantastyczny dzień się zapowiada, kolejny słoneczny. Lekka fala i dobry nastrój.
Andrzej, co robisz? Pokażę, jak to robisz. Właśnie Andrzej koi chleb. Adela, wszystko okej? Okay? Co robisz? Co robisz? Adela powiedziałem. Tylko, że nie widać, jak zwykle. Słońce pada z tyłu. Tu jest Paweł. Paweł? Popatrz tu. Co robisz? Wrzucam do grilla. Pokaż jak. A proszę tak, ręką prawą. Super. Żółtej rękawiczce. Pokaż nam rękawicę. To jest rękawica Pawła. Teraz ty grzebiemy. Możesz pokazać nasze steki? Czekaj, sam sobie sfilmuję. O, właśnie. To są nasze steki, które będziemy za chwilę jeść. W wodzie. I teraz tak. Taki film masz ten kolanie tu. Tutaj dwa. Tylko dwa? Tylko dwa. Okej, dwa. Automatu nam brakuje, nie? Okej. Zrobimy tak, że... Wykupimy razem twarzę na opatrznym drugowi. Trzymacie się zaraz za mną. Okej. Bartek na stronie. Zanurzymy się przy brzegu, bo pójdziemy w prawą stronę i oczywiście bo ktoś pewnie do 12 metrów, bo kasper możesz głębiej i zawrócimy i wrócimy tak, żeby ona była po lewej stronie. Dobra? Wytrzymacie się za nami i tutaj u was ćwiczenia, żeśmy wczoraj robili, więc tych ćwiczeń będziemy robić, ważne ćwiczenie będzie blokowanie partnerskie. Nie macie być obok siebie, czyli ani z przodu, ani z tyłu. Wczoraj jak to jest ze mną, to byłeś z tyłu. Jak taki znak pokazujemy, to znaczy, że macie się trzymać obok nas. Ale to obok nas ma być ten sposób, że ani z przodu, ani z tyłu wykonaliśmy. Żeby mnie nie musiał się odwracać do tyłu. Tylko, że mi na podwrócę głowy delikatnie w prawo, że was widzę. Dobra? Okej. Bartek, nie się czujesz. Jest ten sposób. Okej? Odległość. I tak samo, to idziecie jeden z jednej strony na mnie, i z drugiej strony na mnie. I to będę was musiałem rozpiąć. Bo ja jak wchodziłem na ciebie, to po prawie miałem skały, no to ja. No, mam troszeczkę odpłynąć, bo wkazać mi, spadaj tam. Dobrze, zapamiętam. Więc tak będzie wyglądało nasze kolanie. Nie chciałbym się bardzo. Tutaj było, zwłaszcza Kasper. Nogi. Nogi też na tym jest. Teraz wy. Wy powinniście się wstrzymać. Prawda? Wstrzymam pierwsze rzeczy, później drugi. Tak, strach? Mogę też włączyć?
Grupo! Ile to jest litr? Litr? Litr. Ale to jest litr czy nie, półtora? Na pewno? W sumie bez sensu mogę to jest takie małe w kieszonkach. To jest takie małe w kieszonkach.